Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. W końcu nadeszła ta misja 25. I teraz tak, w tej misji wiem, że boty mają 4000, ja mam mieć 2. Szczerze myślałem, że tu może być gorzej, chociaż normalnie jak jest ta misja, gdzie nie ma żadnego nieoficjalnego patcha, czy nie ma jakiegoś overlordsa, ta misja była o tyle trudna, że miało się mało dostęp do surowców. Było czterech przeciwników i oni tak w miarę raszowali, bo tu jacyś podpalacze od węża, tu jacyś, nie wiem, pałkarze co chwilę od wieprza przebiegali, więc to było w sumie trudnością tej misji. Tu wydaje mi się, że szczerze może być łatwiej z racji takiej, że te boty może będą potrzebować więcej czasu na to, żeby się rozbudować. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście wylosuję sobie dwie jednostki, ewentualnie może trzy, bo tu będzie czterech przeciwników. Zobaczymy. Najpierw spróbuję na dwóch, później może wylosujemy trzy, a jak to nie się nie uda, to zmienię sobie na jakieś inne. Najwyżej wylosujemy jeszcze jeden zestaw. No i dobrze, no to przechodzimy do koła. Dobra, mamy koło. No i teraz tak, co by tu się przydało? Na pewno jakieś jednostki dystansowe fajne by były, jakiekolwiek. Fajnie jakby taka się trafiła. Procarz, o kurde, procarz to nie jest jednostka, o której myślałem. To jest teorii dystansowa jednostka, ale nie o takiej myślałem. Liczyłem na jakiegoś łucznika. Ile to jest w ogóle opcji na jakąś jednostkę strzelającą? Raz, dwa, trzy. No są cztery rodzaje łuczników praktycznie. Kuszników. Nie no, trzy rodzaje łuczników. Jedne i kusznicy. No takie cztery dobre jednostki strzelające. No to jest jakaś szansa na trafienie tego. Chociaż teraz jak już mam procarzy, to jest to jednostka dystansowa, więc powinienem dostać już jakąś, nie wiem, pałkarzy, cokolwiek, bo tam dostęp do terenów zielonych mam. Dobra, to jest GG, ale spróbuję. O Boże, naprawdę, rycerze i procarze. Czy to koło dzisiaj może mi dać coś lepszego? Dobra, sojusze są, tylko prędkość zmniejszę, mam pewnie na 300, nie wiadomo ile. Twoja popularność Muszę mieć spada. 40. Dobra, czekajcie, muszę sobie przypomnieć, co jest na tej mapie. Okej, ja mam tu parę drzew. Ja jeszcze tylko sprawdzę, czy overlord. Jest, jak mi się plącze. No, tak myślałem, że coś zapomniałem. Coś mi po głowie chodziło. Przecież to jest every history. Udajesz się na. Zaraz się widzimy. Dobra, już wszystko mam ponownie ustawione. 4000 im dałem. Wszyscy są na miejscu, dobra. Twoja Teraz jest popularność Overlords, spada. powinien być. Trzeba Najgorsze jest to, nadobyć że więcej procarz jest o dystansem. tyle słabą jednostką, że ja nawet teraz jakbym chciał przeraszować kogoś takiego. A w ogóle ja źle chyba dałem. Tak, bo tutaj jest szczur, a tu był wąż, tu powinno być inaczej. Oni tak byli chyba w tej misji. Dobra, jeszcze raz. W sumie aż tak dużego nie potrzebuję. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czekamy na rozkazy. Już nas tu nie ma. Dokąd idziemy? Wracamy do Dobra, jeszcze tak domu. jak patrzę na tego szczura i węża, to może procarzami dałoby tu radę coś z nimi zrobić. Ale obawiam się, że z tym wieprzem, który już później pewnie się dalej rozbudują, będzie ciężko. Ja ogólnie muszę tu przejąć ten środek. Nie wiem, czy ja nie walę gdzieś tu wieży, chociaż ci procarze. Czy ja bym miał wtedy tymi procarzami zasięg? Tam już nie mogę, raczej dalej wieży. Ej, tu mogę w sumie. Tutaj jakbym mógł gdzieś wieżę walnąć, to by było najlepiej. Albo tam na środku, czy to jest możliwe? Albo taką mniejszą chociaż? Tu chyba się nie da. Tam już będzie za daleko. Tutaj jeszcze daję radę, ale to nie wiem czy. Dobra, chyba że pójdę w dwie wieże. Tylko później mi to rozwalą katapultami zapewne. Trzeba pokombinować coś. No, co się wpychasz? Muszę ich poodcinać od dostaw. A jeszcze, żebym spichlerz postawił, to też było fajne. Dobra, te kamienie zostawię w razie co na naprawę jakąś. Najgorsze będzie to, że oni mają baliz, dużo katapult. I to będzie problem. Zapasy w naszym spichlerzu Dobra, powiększają kasę w sumie spustoszeje. może na Nasz minus 2 sklep dam. pustoszeje. Cena To komu zawsze trzeba będzie nadobyć paru rekrutów? procarzy więcej. Też rycerzy, w sumie grupkę rycerzy mieć. Ile to by mnie kosztowało w teorii? Może by się to opłacało. Spróbujemy. To jest na razie taki testowy.
Dobra, no to bym się mógł może dużo i wykosztować, ale ta czwórka rycerzy może mi pomóc. Potrzeba nam nowych rekrutów. Maori Hanuk. Ja nie wiem, gdzie oni biegną. Oni biegną chyba pomóc kopać fosę, więc nie muszę się o nich martwić. Dobra. Ja bym musiał, to jest jedyny sposób na tą misję, żeby zraszować ich w momencie, albo zblokować jak najszybciej. Bo później jak już się rozbudują, to wiadomo, że ja szans z nimi nie będę miał, tym bardziej, że dostęp do surowców to jest tragiczny. W teorii mógłbym sobie nawet spróbować zrobić więcej pieniędzy. Sprzedając jakieś kusze czy coś, ale tak średnio z tym drewnem. Nasze konie są gotowe. Dobra, tam jest balista jakaś. Dobra, tą kaczę muszę rozwalić, żeby w razie co jakichś podatków nie miał. Co za twoją chwałę. Tak, dobra, pojedźcie najpierw na tą balistę. Dacie z nimi radę? O, tam nie dali radę z tym, z balistą, serio? Dobra, drewno na razie nie potrzebuję. Będę musiał najwyżej dokupować. Potrzeba nam nowych rekrutów. Okej, tu na razie bronią, dobrze. Aby tylko żadnych jednostek zaraz nie wysłali, muszę więcej procarzy tam dosłać. Okej, ty przetrwałeś, to rozwalaj tu jeszcze ile możesz. Tamtą karczmę, o dobra, nieważne. Jeszcze muszę, najgorzej będzie jak tylko jakaś grupa łuczników tu przybiegnie czy coś. Ale jak im nie dam w ogóle nawet zrekrutować, to nie będą mieli jednostek na tyle, żeby w ogóle mieć jakieś grupy łuczników, czy patrole, czy cokolwiek. Kurde, asesyn, jakby miał asesynów cokolwiek zamiast tych drogich rycerzy, to było tak inaczej, bym mógł tam sobie dwoma stać i rozwalać te budynki, żeby co chwilę drewno wydawali. Tu też bym mógł co chwilę podchodzić, a tak, no rycerze drodzy są jak nie wiem co. Muszę mieć więcej tu. Też muszę spróbować dobrać się do, może do drewna jeszcze gdzieś dalej i robić te kusze faktycznie. Jednego rycerza mogę sobie jeszcze zrobić. Oho, no właśnie, tego się obawiałem. Dobra, może podbiegną na tyle blisko, że dadzą sobie procarze z nimi radę. Okay, w miarę blisko podbiegają. Ci procarze im zbyt mały damage robią. Dobra, wiecie co, musicie pomóc tu kolegom. Co ci procarze taki słaby damage mają tam na nich? Nic tą karczmę. Drwal, musisz się mieszać. No i ta balista teraz przeszkodzi. Chowaj się. No dasz radę. To ważny element, zniszcz to. Dobra, ci się mi tu wmieszali jeszcze. Po prostu jak pokonam grupę tych uczników, procarzy sobie odkupię. Ważne, że on stracił uczników. Dobra, tylko tamci tu zostali jeszcze. Muszę mieć taką jakąś mobilniejszą grupę, która będzie właśnie wybijać takie jednostki. No, dacie radę? Dobra,
Dobra, jak tam ten rycerz nie dał rady? Oczywiście, że nie dał rady. Okej, łuczników wilk w teorii stracił. Wąż na razie najwięcej tu ma. Oni z tym kamieniem mają... O, tam mają kamienia jeszcze. Dobra, jak ja z jedzeniem stoję? Nie będą, nic się nie kurczy. Dam prędkość na 60, muszę jakoś pomału tam atakować. Ważniejsze, że nie mają kamienia, chociaż tam mają, to jest problem. Tam by musiał się jakoś przedostać. Ale to później, najpierw trzeba się zająć tymi kolegami. Wąż, wąż ile ma? No wąż w miarę sobie tam rekrutuje, on będzie miał sporo tych jednostek. Zastanawiam się, czy powinienem najpierw jego czy szczura się pozbyć. Mieć jest już w drodze. No spróbujemy, może się uda ze szczurem. Najpierw jakbym tak podbiegł sobie pod te mury. Bijemy te jednostki. Ty, nie swaniakuj. Ale dacie radę powybijać? Jak się tych łuczników pozbędę, to już będzie easy peasy. Dobra, kuszę mogę sprzedać. Na razie tu chodźcie, co? Mąki tyle nie potrzeba. Dobra, więc rzucajcie. Tylko ten lord będzie tu próbował chodzić. No właśnie, dobra, muszę tam uważać, żeby mi ten lordem tam nie podchodził. Dobra, chodź. Dobra, dałem radę, wybiję tym rycerzami tego lorda, nie będę się musiał z tymi włócznikami bawić. Rzucę tutaj jeszcze kolejną grupę. Nie ma tak, że procarza masz skądś nagle. Dobra, jak się pozbędę tego, potem będzie trzeba rzucać go. Nie ma takiego podchodzenia. Dobra, procarze, okej. Tu daliście radę. Nie, ci ucznicy, a dobra, podchodzą. Jest git, uwaga, idzie. O nie, jak śmiałeś go pokonać. Dobra, się raz, dwa wyjdzie i będzie po nim. Dobra, ja tu muszę kuszę więcej. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika, sir. Co na komu widali? Potrzeba nam nowych rekrutów. Idzie czy nie idzie? Idzie. Zapraszam. Oj. Nie mogłem go namierzyć. Dajcie radę już teraz. Nie dajcie mu uciec. Pięknie. Proszę, błagam, o bądź wielkoduszny i nie krzywdź mnie. 500 golda dla mnie, o to chodzi. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Dobra, drewno, czy ja mogę. Nie no, zostawię to drewno, bo z drewnem później może być problem, to mi się przyda na teraz. I jakby się zająć tym wężem? Muszę zrobić 200. Okej, on mu w sumie spada. Przez to, że on wysyła tych podpalczy, to on mu ta ilość spada. Okej, to nie jest tak źle. O kurde, tam. Dobra, ekipa, musicie pomóc. Się niedobrze robi. Skąd ty masz tyle pieniędzy, wilk? Dobra, wilk też ma coraz więcej tych jednostek. O kurde. W tej wojnie mogę ich trochę wytracić. Ale tak trzeba. Dobra,
się pozbywać jednostek wilka. Nie mogę się dawać wilkowi rozbudować. To zawsze dla niego dużo pieniędzy do straty. Nie, no ten mi zaraz coś tam... Wredny jesteś. Idź mi stąd. No nie, przeszło mi. Muszę tu trzymać jakieś, bo się nie da z nim. Nudzi się mu. No, schowajcie się tu za budynkiem. Moje biedne farmy. To mogę sprzedać. Ok, teraz mogę tych rycerzy też zrobić. Okay, podpalacze nic nie zrobią. Muszę jakby się tu zabrać za ten zamek. Ma dość sporo łuczników. Naprawdę ma sporo. Wieprz ogólnie najlepiej na razie się ogarnia. Jak tam z jedzeniem? Mogę dać na 8? Chyba mogę. Nasz skarb pustoszeje. Dobra. Nasze koczy są. Nam. Czy dałoby się jakoś podejść pod te mury? Wiesz, dobra, dużo jest tych jednostek, no ale trudno, muszę jakoś pomału go wybijać. Najchętniej to bym jeszcze wieprza jakoś atakował. I znowu łucznicy biegną. Dobra, ale wilk traci na tych łuczników cały czas. Dobra, czy ja mógłbym tu podjechać i poblokować w sumie? Okej, są jakieś balisty. Okej, smolnerowy też ma. Dobra, zużyję tych rycerzy, podjadę, powyniszczę wszystko, co tylko mi się uda. Balistę teraz zniszczę. Uważajcie na smolnerowe. I musimy pozbyć się tej drugiej balisty. Ogólnie dwóch rycerzy to ja chcę mieć tu. Teraz tam podjedźcie, tą balistę musicie rozwalić. Okay, dacie radę wjechać do środka i zniszczyć ten spichlerz. Będą duże straty. A czy ty możesz niszczyć? Tak jakby fajnie by było. Dobra, to się nie uda. Czekamy na rozkazy, co zamierzasz uczynić. Za twoją. O nie, jeszcze wieprz się zaczyna tu wmieszać. Czy kusznicy zaczynają przychodzić? To już się niedobrze robi. Musicie dać radę, rycerze. Nie, nie dadzą rady. Za dużo kuszników. Nie, mówię, że tu będę musiał ustąpić. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tam mi zaczynają strzelać, dobra. Wiadomość od wieprza. Co ty niby wygrałeś? Nikt nie pokona wieprza. Ale teraz się zaczną problemy. Bo się zaczęli coraz bardziej rozbudowywać. Dużo łuczników mają. No właśnie, wip też masz coraz więcej jednostek. Wieprz będzie co chwilę wysyłał te takie jednostki. Będzie mi już ciężko. Nawet nie mam tu zmówień. Może ja bym musiał ten z kamieniomów korzystać w międzyczasie. Albo zamiast na odwrót, zamiast na nich atakować, to na nich. I ich blokować. Dobra, losujemy jeszcze raz. Zobaczymy dwie inne jednostki. Łucznik. Okej. Okay. To już będzie znacznie inna zabawa.
To już nie jest fajna zabawa. Teraz to mi się trafiły dwie jednostki strzelające serio. Jakbym miał łuczników, jakichś asasynów, czy nawet włóczników, to było przepięknie. Dobra, na samych łucznikach powinno dać radę. Łucznikami naprawdę już będzie inaczej. Tą samą taktykę zastosuję. Będę trochę więcej drewna potrzebował. Muszę też od razu łuki wytwarzać. Dobra, z jedzeniem na razie odpuszczę. Nasz skarb Takich arabskich łuczników usłyszenia. nie będzie mi się opłacało na razie używać, bo są za drodzy. Ale na pewno będę sobie używał tych zwykłych. Dobra, ile oni mają na starcie jednostek? Wilk w sumie 33. Dobra. No sobie tu na spokojnie pobuduję wszystko. Poczekam na surowce, jednostki. Najgorsi byli ci łucznicy właśnie. Tu nie mogłem zblokować tymi procarzami. O tyle, że jak przychodziły te grupy łuczników, to mnie ich wybijało. Jak jeszcze kusznicy się w to wmieszali z kusznikami, byłaby jeszcze cięższa bitwa niż normalnie tam z tymi łucznikami, więc też by się zrobiło zbyt takie upierdliwe. Rycerzami nawet też bym nie dał rady z tymi kusznikami. Z łucznikami może jeszcze, a jak już kusznicy przyszli, to nawet moi rycerze by nie byli w stanie pomóc, a ja nie miałbym kasy nawet, żeby ich sobie tak rekrutować co chwilę. Wreszcie, Czas nie, no zacząć teraz jakieś budować moje katapulta mi podjeżdża, no ułożenia. czy ty możesz? Ruszamy natychmiast. Szczur w ogóle jakiś inny zamek jeszcze robi, jeszcze większy niż poprzednio. Karbować strzały. Czekamy na rozkazy. Weź mi nie rozwalaj. O, ty Dobrze, wredny to nie jesteś. koniec, mój przyjacielu. Spójrzmy prawdzie w oczy. Przegrałeś. Potrzeba nam broni, Łucznicy w ser. gotowości. Muszę tu Wyruszamy. na wieżę dać jednostki. Okej, dobra, no z łucznikami to sobie powinni poradzić. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Możecie to Już nas trafiać? grzak? Łucznicy w Celować gotowości. Spokojnie. Mój łuk będzie ci służył. Strzały gotowe. Mój panie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów. Tak, ser. Kawałek drogi. Łucznicy w gotowości. Teraz widzę, że jest trochę inaczej. Jak mam łuczników, to wąż najpierw wysłał jakąś grupę łuczników, teraz wysłał włóczników. I w ogóle mamy znacznie mniej jednostek niż wcześniej. Mój łuk będzie ci służył. Dobra, samymi łucznikami da radę. Nie muszę z tych arabskich jednostek Czekamy na korzystać. rozkazy. Okej, tylko widzę, że z jedzeniem będzie krucho Ruszamy zaraz. natychmiast. Co wy tu robicie? Halo? Proszę mi stąd iść. Dobra, sytuacja w miarę wygląda stabilnie na tę chwilę. Będę musiał się tylko jak najszybciej szczura pozbyć. No i w sumie węża też, bo teraz ma jakoś mniej jednostek. Ewentualnie, o kurde, tu już balistę ma, to tak średnio wyjdzie. Ale będę musiał też ich przyblokować jakoś. Dobra, na razie to nie mam jedzenia, muszę coś dokupić, żeby popularność nie spadła. Czekamy na rozkazy. Wy się musicie tam dalej zbierać. Czekamy na Potrzeba rozkazy. nam nowych rekrutów, ser. Czy ty masz jakieś Ruszamy. jednostki, szczur? Czy ja mogę ci podejść i zacząć to jeszcze wybijać? Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Dobra, ma jakichś Mój łuczników. panie. Muszę większą grupę Już nam zgrzak. przeprowadzić. Dobra, dajecie radę? No dajecie Karbować radę. strzały. Tylko parę łuczników. Reszta to już jednostki. Nie ma, które nie będą miały na mnie zasięgu. Pikiniera ma, o niedobrze. Czekamy na rozkazy.
Dobra, ostatni łucznik. Tak. Wyruszamy. Łucznicy w gotowości. Dobra, strzelajcie cały czas, blokujcie. O, dobra, jak podszedłem bliżej, to ten lord wychodzi, to jest dobrze. Strzały gotowe. Teraz będzie łatwiej. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie. Ruszamy natychmiast. Karbować strzały. Jakieś polecenia? Dobra, to tak to będzie lepiej. To zaraz go pokonam. Zrobię przy okazji więcej łuczników. To mogę sprzedać. Sobie to drewno zagarnę dla siebie jeszcze. Będę tu zbierał w sumie oddział łuczników. Was też użyję do ataku na wieprza. Wieprz może być największym zagrożeniem zaraz po w sumie wężu na tę chwilę. Dobra, a gdybym tak sobie przejął tą wieżę. Mogę tu wejść? Czemu nie mogę tu wejść niby? Kopać w imię zwycięstwa. Dobra, nie ma sensu, on będzie i tak wychodził. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Strzały gotowe. Mój panie. Wyruszamy. Karbować strzały. Jakieś no w sumie może tak go dojedziemy, będzie lepiej, może paru stracę, ale... Przyjacielu, spójrzmy prawdzie w oczy, przegrałeś. Z jakim cudem? Co wy robicie? No to po spichlerzu, ty. Jak wy tu pilnujecie? No żartujecie sobie teraz. Niepoważni jesteście. I tu jest balista. Chyba podbiegnę od tamtej strony. Co wy robicie? Wy nie musicie kopać tam nic. Dobra, paru muszę tu mieć, bo widzę, że kolejna ekipa biegnie, a nie wiem, czy ta wieża ogarnie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Czekamy na rozkazy. Łucznicy w gotowości. Mój łuk będzie ci służył. Dobra, najpierw tak. To. Szukać cel. Czekamy na rozkazy. Super, teraz łuczników. Już tam zmierzamy. Podejdziemy troszkę bliżej. Tego z bramy. Pora znikać. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni. Wracamy z podatkami. Dobra. Łucznicy w gotowości. Tu drewno jest moje, jest moje. U wilka 50 jednostek. Wilk ma spore problemy. Teraz w ogóle się nie może dobrze rozbudowywać. Podejdziemy parę metrów dalej. Macie tu na kogoś wizję? Dobra, macie. Troszkę tu, żeby tych uczników pokonać. Chyba, że ich też za bardzo nie widzicie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Ale nie chcę w jakieś smolnerowy wpaść. Tak? Może podejdę od tamtej strony, bo tu jest kolejna balista i tu to jest więcej uczników. Ta strona wygląda na w miarę pustą. Ruszamy natychmiast. W sumie do tego lorda to będę mógł wbiec, jak tylko pokonam te wszystkie jednostki. Mój łuk będzie ci służył. Tego łucznika dalibyście radę. Spokojnie. Mój panie. Jakieś polecenia? Pięknie, dobra, niech sobie tam strzelają chłopaki. Ja mam w sumie dużo pieniędzy, to zaraz tak was jeszcze tu podostawiam. Więcej kurz, więcej pieniędzy. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. W sumie mam tyle tego, że mogę sam na razie łuków trochę dokupić. Ludzi więcej nie potrzeba. Zbudować, mój panie. Czekamy na rozkazy. Tak, wyruszamy. Zaraz polecimy, jak wieprze już zblokujemy, to będzie pięknie. Czekamy na rozkazy. Ta misja mówiłem, myślałem, że będzie łatwiejsza. Bo tutaj za wolno się rozbudowują. Jak tutaj zrushowałem na starcie, to nie powinno być właśnie żadnych problemów.
Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Tak? Dobra, pod dwójeczką. Łucznicy w gotowości. Jak tu sytuacja? Dobra, wbiegajcie, bo was potrzebuję na innym froncie. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Ruszamy na tych harbowych cel. Razem, razem. Łucznicy w gotowości. Pięknie. Oszczędź mnie. Ja naprawdę zawsze chciałem być. Musicie zbiec tam na dół. Jakieś polecenia? Ta balista nie ma tu na mnie zasięgu. No właśnie, to było najgorsze. Ta grupa tych łuczników jeszcze. Teraz to żaden problem, jak się ma tam łuczników. Dobra, 108 łuczników powinno na spokojnie wyczyścić tu wszystko. Chociaż w tej siedzibie naprawdę jest zbyt mało jednostek, żeby jakoś mogło mi to zagrozić. Czekamy na rozkazy, tak? Ale jednak jest balista. Oni to za mało surowców mają. Te zamki są troszkę, no za duże. Trochę sobie poblokowali, tu widzę surowce. Też wieprz ma tylko jedne kamieniołomy, jeden wół. Pewnie by się tu więcej rozbudowali, ale jak z tego im nie daje korzystać, no to nie mają tu zbytnio co zrobić. Drewno też im się w końcu skończyło. Tam jeszcze pewnie mają na górze, no ale wieprz jakoś z tego średnio korzysta. Tutaj chciał dostęp do tych drzew, to też mu zabrałem. Wiadomość od wieprza. Na kuszników coś tam jest. Dacie radę? Jakieś polecenia? Super. Czekamy na rozkazy. Was tu może przegrupuję troszkę. Łucznicy w gotowości. Tu nie macie zasięgu stąd za bardzo, ale dobra, pokonają. Mój łuk będzie ci służył. Jest git. Teraz jakby się tam przedostać. Co może zrobię tak? Po prostu podejdę. Obstrzelał. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Tam w sumie sami drabiniarze są? Czy jacyś pałkarze? Chyba sami drabiniarze. Dobra, to strzelajcie w lorda. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam broni, sir. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Teraz dokupię jeszcze więcej. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych. W sumie tych z tej wieży też mogę tu wziąć. Kawałek drogi. Ta wieża już nie jest potrzebna. Tak? Już tam zmierzamy. Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Jak u wilka z jednostkami? U wilka? Okej, okay, na razie u wilka więcej niż u wieprza. Zaraz też go zblokujemy. Już bym mógł spróbować podejść. O, tu balista się znowu zrobiła. A tu też jest balista. Nie zauważyłem. Okej, idą łucznicy, no dobrze. No właśnie, na to wilk wydaje najwięcej pieniędzy. Na tą grupę tych arabskich łuczników, którzy zawsze patrolują. Dobra, chodźcie, chodźcie, podejdziemy pod tą wieżę. Niech sami wyjdą do mnie. Dobra, zrobi się zaraz przejście asasynów. Jeszcze widzę, że ma jakieś. Łucznicy w gotowości. Dobra, jakbym podszedł tutaj, pod tą bramę. Tam będą jakieś smolnerowe. Niszczcie balistę. Wiadomość od wieprza. Teraz zrobiliście przejście prawie. Tu nie ma przejścia już. Czekamy na rozkazy. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Tak? Łucznicy w gotowości. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Mój łuk będzie ci służył. Już tam zmierzamy. Mój panie. Jakieś polecenia? Strzały gotowe. Wiadomość od
Dobra, nice. I jeszcze jeden do kolekcji. Dobra, łucznicy mają tam w miarę zasięg. Robić jeszcze więcej łuczników, żeby tego lorda też tam pokonać później. Te balisty na szczęście nie mają tam na mnie zasięgu. Chyba się przebić przez ten mur, no i później do tej bramy chyba. Tu widzę, że wilcze doły chyba są, bo jest taki inny kolor. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Ja mam za dużo domów, nie potrzeba aż tyle. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Słuchaj, tych drwali też mi co chwilę wbija, nie mam ludzi i tak czy siak przez nich. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Mój łuk będzie ci służył. Kawałek drogi. Przebiliście się? Jeszcze nie. Ogólnie chciałbym zablokować, ty masz bramę, a nie, z każdej strony, chociaż dobra, tamta brama to się nie liczy. Chcę mu zblokować wszystkie bramy, żeby nie mógł wychodzić. Tu możecie zostać, dobra. Wy też się tu ustawcie, podajcie na myśliwego. A nie, dobra, tamta wieża będzie miała zasięg. Tą bramę tak średnio będę mógł zblokować. Dobra, mam teraz już tu więcej jednostek, zobaczymy jak to wyjdzie. Tamtych straciłem. Czy najlepiej tu pobiec, przyblokować tamtą bramę. Biegnijcie, biegnijcie, niech ludzi. Okej, dobra, trzeba wystrzelać te jednostki jednak. Okej, liczba tych jednostek pomalutku spada. Tego pikiniera się pozbądźcie, dobra. Teraz tu jeszcze więcej tam przyprowadzę tych łuczników. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Łuk będzie ci służył. Mój panie, kawałek drogi. Okej, okay, wysyła akurat grupę łuczników, to może wspomogę, chociaż powinni sobie dać ranę. Ruszamy natychmiast. Czekamy na rozkazy. Wyruszamy. Czekamy na rozkazy. Wiadomość od wilka. Czyżbym cię trochę nie docenił? Czekamy na rozkazy. Jest zapełniony. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Że tu mi wie, że wyczyścił, to sobie tutaj trochę dorzucę. Okej, tu już sobie super dają radę. Celować spokojnie. Dobra, jakby tak obstrzelać tamte wieże, wybijcie wszystkie jednostki, kinierów. Dajcie radę. Dajcie radę, dobra. Łucznicy, chodźcie jeszcze, wy też. Dobra, możecie teraz tam lorda zasypać strzałami. A wy jak wy do fosy wbiegliście? Co tu się dzieje? Jakim cudem? Jakieś polecenia? Czekamy na rozkaz. Opłaca mi się jakąś bramę zniszczyć? Chyba się opłaca. Powinno być znacznie szybciej. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Jakieś polecenia? Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Celować spokojnie. Łucznicy w strzały gotowe. Zbrojnych coś tam jeszcze ma. Mój łuk będzie ci służył. Brama zaraz padnie, to sobie dobijemy te wszystkie jednostki. Przeklęty chłopcze. Zbliża się godzina mojej pusty. Dobra, ale nakupił tych łuczników. Znaczy to już ostatni łucznicy, 70 łuczników mam, powinno wystarczyć, tylko muszę wystrzelać najpierw te wszystkie jednostki. Z siedziby później wbiegniemy już do tego lorda, balisty nawet zrobił ponownie, dobra, dobra, trzeba wszystko poczyścić. Jakbym tam się ustawił, okej, łucznicy próbują wychodzić. W sumie lepiej dla mnie.
Już się tak zestakowali. Ja muszę się lepiej zestakować. Muszę się teraz tam schować, bo jeszcze tą balistę zrobił, serio. Wbijacie tych łuczników? Dobra, łuczników pokonali. Jeszcze tego pokonajcie tam. I zostali tam zbrojni. Czekamy na rozkazy. Nasz skarb pustoszeje. Dzień dobry, wasza wysokość. Czekamy na rozkazy. Mój łuk będzie ci służył. Mój panie, celować spokojnie. O Lordę, myślę, to może się uda. Dacie radę? Powinniście dać radę, mam nadzieję. Czy to będzie koniec? Tak, to będzie koniec. Musi być. Dobra, sam mi pomógł, ułatwił. Dzięki. Dzięki Wilk, super jesteś. Dobra, misja 25 zrobiona. No prozarze i rycerze. To by było prawie, że niemożliwe. Ciężko by było. Myślę, że dałoby radę. Gdyby trzeba było tam dobrze rycerzami tylko operować. No i problem. I trzeba było z kamieniołomów korzystać. Ja tego nie zrobiłem, ale wydaje mi się, że na prozarzach i rycerzach też by była opcja, tylko mówię, trzeba było z tego środka korzystać, bo ja sobie środek przyjąłem, ale za dużo czasu traciłem na tym, żeby tam się bawić z tymi procarzami. No i też z wężem byłby o tyle problem, że procarzy byłoby trzeba na tyle dużo zrobić, żeby tych łuczników się pozbyć. Jak miałem łuczników, no to by wystarczała grupa 40-50 łuczników i to poszło. No ale misja zrobiona łucznikami też się udało. Mówię, tu w sumie te misje, które są normalnie trudne, przez to, że tutaj te boty więcej potrzebują i dłuższa rekrutacja jest, to jest, są w sumie te misje łatwiejsze, więc idzie to. Zobaczymy, jak będzie z dalszymi misjami, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o 10:00. Trzymajcie się, do jutra. Na razie.